Także hej, cześć i siemaneczko wszystkim, z tej strony wiadomo Vitrox. No i witam was w kolejnym odcinku z naszej tutaj serii budowlano-fabularnej Historia Ravenhall. Tak, jak widzicie, jestem tutaj przy tych domkach. Kurczę, one są, naprawdę podobają mi się. Tak, prawda, subiektywnie mówiąc. Tak, ale przyszedłem tutaj, żeby mieć po prostu widok na tą naszą karczmę, którą ostatnio tutaj wybudowaliśmy. A to z tego powodu, żeby zasłonić nieco coś, co jest tam. Tak, zbudowaliśmy pierwsze takie, prawda, części tego miasta, taki skwerek, powiedzmy, troszkę handlowy, coś w tym stylu. Jak zdążyliście zauważyć na timelapsie, no jak to wygląda, to już każdy, myślę, wie. No nie do końca zostało to też pokazane, bo wiadomo, timelapse się uciął w pewnym momencie. Jeszcze dorabialiśmy niektóre tam rzeczy. Także tak to się tu prezentuje. Wchodzimy do tego skwerka, tam sobie chodzi pan Marek. Tak, panicz. No, generalnie on tak troszkę, że tak powiem, ma nie po kolei pod kopułą. Zaraz do tego dojdziemy. Ponieważ w jego domu nieco, powiedzmy, no ma lekką obsesję, prawda, no a propos stroju, a propos obrazów, no zaraz do tego dojdziemy. Najpierw zacznijmy od tego, że jest tutaj pan Drwal, tak, jest tutaj Drwal, tak on się prezentuje od każdej strony, ma on tutaj swój zapas, powiedzmy, gdzieś pod daszkiem, żeby tam deszcz jakoś nie uszkodził tego drewna, które tu jest. Jakiś lekki zapas, powiedzmy, do cięcia właśnie jest jeszcze tutaj. Tak, no i... A, właśnie. Tutaj dodatkowo jest jeszcze stragan, który jest kompletnie zdemolowany. Kiedyś był używany, potem już każdy o nim zapomniał. Nawet jest tutaj zrobiony grób, a nawet o tym nie wiedziałem, to tam bad pewnie. Tak. No i jak widzicie, no cóż, no nic szczególnego. Zarośnięty, cały pozawalany, jakieś tam puste skrzynki pozostawały, powiedzmy, inne takie rzeczy. Przy okazji przy tym stoi jeszcze wózek jakiś do transportu, który no oczywiście jest w użytku. Tak. Jest więc on w użytku, no ale stoi sobie obok tego tutaj zapomnianego troszkę miejsca. Dobra, wejdźmy do domu Drwala. Jak widzicie, ma on tu swój sklep, gdzie sprzedaje różne wyroby drewniane. Ma różne plany na wykonania właśnie jakichś rzeczy tutaj dla naszych mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Poustawiane zlecenia ma sam pan Drwal. Tutaj, jak widzicie, stoi. Nie wiem, czy jego skin nie będzie zmieniany w sumie. Bo na razie stoi taki pan Drwal, a tam też jest taki sam pan piekarz, no ale zobaczymy, który z kim będzie zmieniany. Jeden na pewno zostanie taki, jak jest. Generalnie wchodzimy do środka. Jest tutaj okienko jakieś na zewnątrz, ponieważ za Drwalem, już wam pokazuję, jest nieco podniesiony ten teren. Także ledwo coś tutaj widać, prawda, żeby tylko światło wpadało do środka, także zrobiłem takie okienko przy suficie. Dobrze, teraz wchodzimy do środka, do jego domu, już tak, jego domu, tu jest część sklepowa, tu jest część mieszkalna. No i widzimy tutaj kuchnię, pierwsze co nam się rzuca w oczy, jakaś kuchnia tradycyjna z kominkiem. Zresztą ten komin, troszkę z nim było zabawy, ponieważ pierwotnie ustawiłem go tu. Jak widzicie, jakoś ten komin tak przechodzi dziwnie, że zakręca tutaj, po czym nagle piętro wyżej wychodzi tu, w tym miejscu. No cóż, stwierdziłem, że tak to zostawię, ponieważ zdecydowanie z zewnątrz lepiej to wygląda, jeśli chodzi o właśnie komin, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj ten daszek, dobudówkę taką właśnie i z drugiej strony jest pusto, ale mamy właśnie ten komin. No i stwierdziłem, że tak to będzie wyglądać lepiej, niż jeżeli komin byłby na przykład tutaj, bo byłoby tu już za dużo tego, myślę. A niestety w środku tak samo, zdecydowanie lepiej wygląda to, jeśli kuchnia jest usytuowana w tym rogu, niż w tym rogu, ponieważ wejście jest z tej strony, a nie z tamtej. Dobra. Tyle gadania a propos kuchni, komina i tak dalej. Jakiś, prawda, obraz dla upiększenia też jest.
No i wchodzimy na górę, gdzie tutaj pan Drwal ze swoją żoną sobie śpią. Przygotowane jest tu wszystko. Pięknie, ładnie sobie pogrywają tutaj czasami w karty nawet. Jak widzicie. Jakaś szafeczka przy łóżku jest. Tutaj cały rząd książek też porozstawiany. Myślę dość ciekawie. No i tutaj jakiś mały jeszcze zapas alkoholu, powiedzmy, z tej strony też jest. No i to było w sumie na tyle, jeśli chodzi o dom naszego Drwala. Przejdźmy teraz sobie do kolejnego domu, jakim jest dom... Chwila. O, dzięki. Jakim jest tutaj ten dom, który jest w kształcie dość nietypowy, ma on taką właśnie wieżę. Jak widzicie, prezentuje się jako w sumie pierwszy widoczny tutaj od razu z... przed wejścia do wioski, ponieważ samo wejście do wioski jest tylko i wyłącznie w tym miejscu, jak na razie. No i jest to dom alchemika, zielarza, który przybył z dalekich krajów, jakiś tam Arabii, innych takich, prawda, tutaj sobie jest pan Ahmed Unbin Saha. Także on tu sobie stoi, sprzedaje różne swoje wyroby, jakieś przywiezione z obcych krajów, właśnie jakieś zielska, inne takie różne rzeczy też sprzedaje, prawda? No i tu ma swój sklep, a tutaj wejście do swojego domu. Także wchodzimy, no i pierwsze co, oczom nam się rzuca, dość ciasne pomieszczenie. Jest to bowiem tutaj sklep, jakieś mamy szafki z różnymi rzeczami do sprzedaży. No różne takie generalnie szpargały. To jest taki właśnie sklep, że tak powiem, dla bardziej zaufanych klientów, gdzie tu nasz Ahmed, tak, bierze właśnie takiego zaufanego klienta, którego już zna wiele lat i tak dalej. Zaprasza go tutaj do środka na jakieś bardziej kosztowne i bardziej rzadkie materiały do sprzedaży. No on to sobie wybiera tutaj, dokonują transakcji, wychodzi, no i wraca właśnie nasz Ahmed na swoje stoisko. Tutaj ma taki też lekki, powiedzmy, coś w stylu magazynu, tak? Albo nie, tu chyba jest już kuchnia jego domu, o ile się nie mylę. Tak, no i u góry, ojej, dobra, nieważne. Nie wiem w sumie, dlaczego to tak wyglądało, ale fotel już jest. Taki nawet bym powiedział troszkę tron, ponieważ pan Ahmed jest nieco dziwnym człowiekiem. Tak samo jak pan Marek, tak, to jest taka dwójka w tej wiosce, którzy no nie do końca są takimi zrównoważonymi jakby ludźmi, powiedzmy, psychicznie. Ale jak wiadomo, pan Ahmed jest tutaj wielbiony w tej wiosce, ponieważ sprzedaje najlepszy towar, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie wyroby ziołowe, jakieś mikstury, jakieś właśnie tutaj kosztowne i dość niecodzienne rzeczy właśnie przywożone z obcych krajów. Dobra, tutaj ma on swój dom, jest sobie tutaj, prawda, ma jakieś biureczka i takie rzeczy, małe wejście na balkon, gdzie możesz sobie oglądać tutaj okolice, w sumie mało widać, ale może. No tutaj jakiś taki zakącik, prawda, gdzie śpi, także jest. No i wejście do wieży samej, gdzie tutaj ma swój jakby gabinet, no i przejście do balkonu, gdzie już ma widok taki lepszy właśnie na cały skwerek. Może tu sobie właśnie przychodzić wieczorami, patrzeć jak nocą życie tutaj kwitnie. Tak samo może sobie również wejść tutaj na górę, gdzie ma taki lekki skład jakichś swoich zapisków, innych takich rzeczy. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o dom Ahmeda. Dobrze, teraz dom piekarza, myślę. Tak, dom piekarza. Piekarz prezentuje się następująco. Jest on tutaj właśnie, jak widzicie, złączony nieco z tym bliźniakiem, który jest tutaj. No ale w sumie to w niczym nie przeszkadza, ponieważ dom piekarza jest jak najbardziej funkcjonalny w pełni, a dom, nieważne, tam się nie przejmujcie, to są już takie plany na przyszłe odcinki, tam nie będę z tyłu może zaglądać. Okej, no bo w sumie przód chyba, myślę, wystarczy jak najbardziej. Dwa kominy ma w ogóle ten dom, jeden działający, drugi nie. W sensie to na razie, bo zrobiliśmy tak, żeby nie wszystkie kominy, prawda, działały.
żeby to też wyszło w miarę naturalnie. Tak samo tutaj na przykład, jeśli ten komin działa, to w domu jest włączony piec, jeśli ten komin nie działa, w domu nie jest włączony piec. Także takie małe szczególiki, ale dodają swojego klimatu. W sumie sprawdzę tylko, czy tutaj właśnie piec jest włączony, skoro z komina tak jest włączony. Jak widzicie, fajnie się wszystko pali. Tak. No więc przejdźmy już do piekarza może. Sam pan piekarz sobie tu stoi, jak widzicie, Janek, tak. Generalnie... Któryś z tych skinów będzie zmieniony. Nie wiem dokładnie jeszcze który, ale któryś na pewno. Dobrze, także wróćmy do pana Janka, piekarza. On tu sprzedaje na swojej ladzie jakiś tam chleb, jakieś ciasta, inne takie rzeczy. No i tutaj w środku ma swoje wyroby całe, tutaj wszystkie kuchenne jakieś rzeczy. Biom się zmienił. Powinien być ten. Tutaj ma swój piec, jak widzicie. Bardzo ciekawie zrobiony. Jakieś zapasy różne na przyszłość, jeśli chodzi o właśnie jakieś wypieki, powiedzmy te ryby, no to tak średnio, no ale w sumie jak już są, to ja tam nie wiem. No, jakiś tutaj też z tyłu jest daszek, gdzie składuje drewno, żeby od razu mieć blisko, jakby trzeba było dorzucić tam do pieca, żeby nie musić po prostu tutaj raz podkradać trwalowi. Prawda, jak się skończy zapas, to po prostu podejdzie, kupi jakąś dużą ilość tego, no i będzie miała na przyszłość. Także tak to się prezentuje, a teraz, tak, tu mamy w ogóle takie przejście fajne do dalszej części wioski, która tam będzie. A teraz wejdźmy do jego domu, wejście jest tutaj i wygląda ono tak. Wchodzimy od razu na klatkę schodową, w dół mamy zejście do takiej małej piwniczki, gdzie przechowuje swój alkohol, jakiś tutaj zachowany, czy jakieś po prostu pomniejsze zapasy żywnościowe. No i jak widzicie, prezentuje się to tak, w sumie nic szczególnego, taki mini magazyn. Gdzieś tu jest szczur nawet właśnie. Dobra, teraz wejdźmy do góry. Okno na port, tak. Tak, tam będzie port. Ponieważ mamy tam rzekę, zaraz wam w sumie... w sumie czemu nie. Przedstawię wam, jak wygląda plan na przyszłe odcinki. Pod koniec tego odcinka, także zostańcie do końca. Dowiecie się, jak będzie wyglądać reszta naszej wioski, jakie mamy plany odnośnie tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz wejdźmy do góry, znaczy do góry, no. Już na to pierwsze piętro, gdzie mieszka pan piekarz i tak dalej ze swoją rodziną. Tutaj właśnie śpi z żoną, tutaj śpi jego syn, córka, whatever. W każdym razie tak, ma tu swoją własną kuchnię, z której się nie pali, właśnie to jest ten komin do domu, a tamten drugi jest właśnie od pieca tego dolnego, większego. No i tutaj, jak widzicie, jakieś takie, no, dość ciasne pomieszczenia zostały zrobione, bardzo dobry klimat średniowieczny, bo w średniowieczu generalnie było tak dość właśnie ciasno, fajnie wszystko usytuowane w domach. Jakaś szafa tutaj jest, prawda? No i teraz, a inny z tej strony, sorka, wchodzimy na górę. No i tutaj na górze, jak widzicie, jest pociągnięty komin, także jak coś, drugie dziecko tego piekarza będzie miało ciepło. No i tutaj, chociaż nie wiem, czy to nie będzie taki pokój, wiecie, jakby kogoś miałby przyjmować piekarz i tak dalej, jakiś znajomy, powiedzmy daleki, czy przybłęda, który potrzebuje akurat pomocy, przespania się i w ogóle. No, generalnie jest tu taki właśnie pokoik mały, zrobiony na górze, powiedzmy. Jejku, jak ta belka się nazywała? Jakoś to się nazywało, już nie pamiętam. W każdym bądź razie belki podtrzymujące strop właśnie zostały wykorzystane i został zrobiony tutaj mały taki pokoik. Myślę, że dość klimatyczny. Nie jedna osoba, myślę, by się w takim z chęcią przespała, mimo że jest bardzo mały. No ale w sumie tylko do jednej rzeczy, także nic szczególnego. Dobra, teraz jeszcze ostatnia rzecz, czyli nasz bliźniak. No i tak, nic szczególnego, bliźniak wygląda tak samo, ponieważ dwa takie same domy złączone, jak widzicie. Daszek tutaj nieco większy z tej strony, nieco mniejszy z tej, ponieważ jest złączenie. Tak samo jest i z drugiej. Dobra, no więc tak. Wejdźmy najpierw do tego po prawej, ponieważ on jest, powiedzmy, bardziej normalny, mimo że pan Marek cały czas do niego wchodzi, ale
powiedzmy może, nie wiem, lubi odwiedzać sąsiada, czy coś. W każdym razie pan Marek nie mieszka w tym domu, pan Marek mieszka w tamtym domu. Dobra. No i prezentuje się to tak. Piecyk nie rozpalony, dlatego z komina nic nie leci. Kuchnia standardowa, jakieś tam szafki, jakieś skrzynie na rzeczy i tak dalej. Wchodzimy na górę. Mamy pokoik, gdzie tutaj sobie śpią jacyś mieszkańcy, bo to są zwykłe domy mieszkalne. No jakiś mały zapasik, powiedzmy, alkoholu też jest, jak u każdego w sumie. Wchodzimy jeszcze na sam szczyt. No i tutaj, powiedzmy, mamy taką bardziej drogocenną szafę z jakimiś tam ciuchami, bardziej taką szykowną i tak dalej dla, powiedzmy, żony, bo może, nie wiem, gdzieś tak bardzo lubi się szykować i tak dalej, taki styl ma, nie wiem, whatever. No i jakieś takie różne graty tutaj porozstawiane także są. Okna na dwie strony świata. No i tyle, jeśli chodzi o ten dom. Jeszcze zejdźmy szybko i zahaczmy o dom pana Marka. Dom pana Marka jest nieco inny, powiedzmy, niż... Aha, dobra, czyli to się teraz zmienia. Okej, to chwilę, poszukam tutaj biomu. O, jest, cudownie. Także będzie tutaj taka skrzyneczka, dobra. W każdym razie pan Marek ma nieco odmienny dom od tutaj swojego brata, bliźniaka. No, znaczy, wiadomo, jeśli chodzi o domy, bo tak to tutaj mieszka sąsiad, którego pan Marek zna, no ale to nie jest nikt z rodziny. No więc wchodzimy, pan Marek ma obsesję na temat tutaj jakiegoś możnowładcy, króla, który gdzieś tam włada tą krainą i tak dalej, i tak dalej. No on ma generalnie obsesję na jego temat, ponieważ wszędzie w swoim domu ma jego obrazy, jak widzicie, wszędzie, po prostu wszędzie. Dobra, tak oto się prezentuje. Aha, chwila, bo tutaj jeszcze, o, powinno być tak. Kuchnia standardowo, wchodzimy do góry, wszędzie, jak widzicie, u góry też są obrazy tego możnowładcy czy króla. Tutaj właśnie sobie je pan Marek z swoją żoną, tak? Czy współlokatorami? Nie wiem. W każdym razie tak to wygląda. I ma tu jakieś tam, prawda, szafy, większy zapas alkoholu. No i wchodzimy jeszcze do góry. I tutaj jedno łóżko, drugie łóżko, trzecie łóżko. Tak się szczerze zastanawiam, czy nie zmienić tego po prostu na jedno łóżko, żeby pan Marek mieszkał sam. Myślę, że to by był dobry pomysł, ponieważ wtedy ta obsesja nabrałaby nieco większego sensu. Zrobimy w ten sposób. To zniszczymy. A skrzynkę, myślę, przesuniemy tutaj. Tak, tak to się będzie prezentować. I teraz uwaga, ciach. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. I tu jeszcze jakiś grat, powiedzmy. Zrobimy tak. No i pięknie. Jakieś tu to, tutaj są rzeczy. Pan Marek tutaj śpi. Mieszka on sam. Tak. No i w takim razie możemy zrobić następująco. Ciach. No i pięknie. I on tutaj sobie je. Doskonale. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o wnętrza domów i jeśli chodzi o wszystkie tutaj domy w dzielnicy handlowej. Mimo że te dwa nie mają nic wspólnego z handlem, to jednak znalazły się tutaj, no bo jednak też ktoś musi tutaj mieszkać w tym mieście, tak po prostu mieszkać, a nie mieć jakąś profesję. Także tak to wygląda. Tutaj mamy dalej przejście właśnie takie do dalszej części miasta, do części portowej. Aha, właśnie, zapomniałem jeszcze tutaj o tym. Zrobiliśmy takie upiększające nieco miejsce właśnie z jakimiś kwiatuszkami i tak dalej, żeby też zrobić, powiedzmy, taki skwerek, takie rondo, coś w tym stylu, żeby ludzie wokół tego chodzili. No i też jednocześnie, żeby nikt nie przechodził prosto tak na wskroś, tylko żeby musiał zahaczać tutaj o te wszystkie właśnie stragany, czy to u Achmeda, czy u piekarza. Dobra, no i to tyle. Także tak taktycznie bym powiedział nawet. To tyle, jeśli chodzi o tą część. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Okej, było cięcie, ponieważ skończyło mi się miejsce na dysku. Tak, cudownie.
Dobra, także wracając, to tyle jeśli chodzi o tą część. Powtórzę to jeszcze raz. Przejdźmy teraz do planów. No więc sobie pozwólcie, że przejdziemy tym oto przejściem. Okej. No i teraz tak to się prezentuje tutaj nasza część portowa miasta. Dobra, zacznijmy od tego, że ciągnie się tutaj cały nasz port w taki oto sposób. Tak wyglądają nasze plany na przyszłość. Zacznijmy może od tej części. Ta linia to będzie most. Mniej więcej się ciągną pomiędzy tymi dwoma tutaj palami, zaraz przy miejscu do cumowania, ponieważ tutaj będą cumowały łódki. Most będzie w miarę wysoko postawiony, łukowaty, no i łódki będą mogły swobodnie pod nim przepływać. Tak to się będzie prezentować. Dodatkowo tutaj przy tym moście będzie też część składowa, czy to na jakieś drewno, które stamtąd będzie przywożone, powiedzmy, czy to drogą wodną, czy tutaj tędy tym mostem. W każdym razie, czy na drewno, czy na ryby, które, powiedzmy, jakieś cięższe ładunki też, co zostaną przywiezione przez te łódki, które nie mogą być aktualnie doprowadzone do magazynu portowego, będą zostawione w tej części. Tutaj jest przygotowana część na te rzeczy, powiedzmy, ona będzie wypełniona jakoś, jak już będziemy to budować. No i jest jeszcze ten łuk zrobiony na część bardziej prywatną tutaj od naszych rybaków. Rybaków, ponieważ te dwa domy tutaj zaznaczone na różowo będą ze sobą złączone, nie będzie to już bliźnik jak tam, będzie to po prostu, będą dwa różne domy, ale złączone ze sobą jedną ścianą, no i będą w nich mieszkali właśnie rybacy. Okej, od razu powiem, o co chodzi z białymi znacznikami, wykrzyknikami i tak dalej. To jest plan na przyszły odcinek. Wszystkie białe znaczniki to będzie przyszły odcinek, czyli te dwa domy, tutaj ta studnia, tak to będzie studnia, kościół oraz cmentarz i plebania ewentualnie. Mówię ewentualnie, ponieważ nie jest to jeszcze do końca jasne, jak to będzie wyglądać. Dobra, w każdym razie dwa domy rybaków będą tutaj. Tutaj będzie już cały rynek miasta, no taki ryneczek powiedzmy mały, gdzie w tym miejscu będzie ratusz, szary znacznik, czyli odcinek po następnym odcinku, który będzie po tym odcinku, tak? Czyli to, jak to jest odcinek trzeci, to szare znaczniki, to odcinek piąty, białe czwarty, a czarne szósty. Dobra, no i tak to się prezentuje. Czyli tak, będzie tutaj właśnie ratusz obok kościoła. No i też w tej małej wnęce będzie, znaczy myślałem, czy by tu drzewo nie postawić, ale to jest jeszcze kwestia do uzgodnienia. No a tutaj będzie kowal. Miejsce na kowala, na jego ma jakiś mały domek powiedzmy, z częścią tutaj zewnętrzną do wyrabiania właśnie jakichś tam narzędzi, broni, innych takich rzeczy. A w tym miejscu będzie brama zaraz obok kowala do cmentarza. Tak, wiem, trochę niefortunne miejsce, żeby tutaj postawić kowala, no ale niestety będzie musiał tutaj sobie żyć, ponieważ lepszego miejsca powiedzmy na to nie było. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o tą główną część miasta. Właśnie planowaliśmy tutaj jeszcze zrobić wyjście boczne właśnie obok kościoła i poprowadzić tutaj powiedzmy jakąś dróżkę, jakiś lekki terraforming zrobić, poprowadzić właśnie jakąś małą dróżkę tutaj na górę i zrobić w tym miejscu plebanie najprawdopodobniej. Zaraz też do tej części przejdziemy. No i tak to właśnie będzie, myślę, wyglądać. No ale to są plany na przyszłość. Teraz czarne znaczniki. Aha, właśnie, jeszcze tutaj. Szary znacznik, będzie tutaj magazyn portowy, zaraz jak się będzie wychodziło właśnie z części handlowej, będzie magazyn portowy. No i te zielone miejsca to jakieś będą właśnie stragany, powiedzmy z rybami, innymi rzeczami. Tak samo tutaj też powiedzmy będzie stragan chyba w przyszłości jakiś zrobiony może. Nie wiem, to się zobaczy jak to będzie wyglądało, ale mniej więcej coś takiego właśnie planowaliśmy zrobić, żeby już tak się wchodzić z tej części handlowej w kolejną część handlową, ale tym razem portową, już właśnie tak typowo. No i tak, tutaj już się są zielska, powiedzmy odgrodzona część główna miasta, no ale powiedzmy, że tu będzie między nimi jakaś dróżka jeszcze zrobiona. No i w przyszłości powstanie tutaj młyn. Tak, dokładnie. Młyn z kołem podsiębiernym, a po drugiej stronie gdzieś będzie postawiony tartak. Też zrobimy lekki terraforming, ale będzie tutaj postawiony tartak.
do którego pan Drwal będzie zmierzał codziennie, czy tam co parę dni, ścinać drewno i potem je przerabiać, ciąć i tak dalej. Dobra, to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą część. Pole się zmieniło tylko tyle, że nieco u gór, powiedzmy, bardziej zarósł. No i postawiliśmy parę jakichś takich tutaj różnych strachów na wróble i tak dalej. No i nad nimi wszędzie postawiliśmy jakieś frony. Tutaj zniknęły, nie wiem czemu. Ale tak, ale postawiliśmy nad nimi jakieś wrony generalnie. No. Dobra, dalej tak. Tu mamy źródełko. Baz się pobawił nieco terraformingiem, jak mnie nie było. Przed w ogóle rozpoczęciem tego, tak. Zrobił tutaj źródełko i poprowadził taki oto mały strumyczek właśnie z małym mostkiem przy polu. No i także nieco poprawił tą dróżkę, którą tutaj właśnie wcześniej poprowadziliśmy. Zrobił także ten tutaj ołtarzyk, powiedzmy. Znaczy statuetka była inna, ale potem ją zmieniłem. Myślę, że to fajnie wygląda, tak? Takie jakby, powiedzmy, czaszki, coś w tym stylu, lekkie. Jakiś bożek tutaj stoi. No i wiadomo, takie mini-eventy, jak tutaj na przykład jest wóz, ktoś coś wiózł, napadli go bandyci, ograbili, zabili i tak dalej. No i pozostawili właśnie takie tutaj pozostałości. Dobra, jakieś zielsko kolejne, no i poprowadził także tutaj drogę do jakichś dalszych, dalekich właśnie krain, gdzieś tam poza poza tym całym miasteczkiem, które tutaj jest. Tak, to będzie trzeba usunąć. Dobra, no i ta rzeka tutaj ciągnie się w sumie całą drogę do kolejnego jeziora. Takie małe połączenie właśnie, które znajduje się tutaj. Także tak, mamy taki fajny teren właśnie wygenerowany, obok tutaj góra jest. Myślę, że dość ciekawie, może coś się też kiedyś tutaj pomyśli nad tym, no ale to w przyszłości, prawda, zobaczymy. A teraz będę się już, myślę, z wami żegnał, no bo to na tyle w sumie. Odcinek wyszedł trochę długi, ponieważ sam wstęp z budowy był ten z 10-12 minut czy coś takiego, może to przyspieszę, będzie 5. Ale trochę długo. Tak samo to wyszło pewnie też z około 30 minut, także wybaczcie, no ale trochę było pokazywania, jeśli chodzi o to, no o plany to też. Ale to na tyle, ja się z wami żegnam. Do kolejnych materiałów, trzymajcie się i cześć.